Siema, z tej strony to jest kolejny film z Dorsów. Jesteśmy ponownie w hotelu, dosłownie to przed hotelem. Dzisiaj mam ochotę zabawić się trochę z trudną wersją hotelu. Będziemy dzisiaj grać na modifierach. Wziąłem sobie najcięższe modifiery, jeżeli chodzi o wszelakie możliwe potwory, jakie tylko mogą się zespawnować. Będą spawnować częściej, szybciej i będzie po prostu totalny młyn. Ja nie wiem, co się pisze, bo nie widziałem tego, jak ktoś to gra. Zawsze chciałem te modifiery sobie wypróbować. Przed chwilą sprawdziłem wszystkie dosłownie możliwe i zrobiłem tak, żeby po prostu potworów było jak najwięcej podczas gry. I jakby tak gra nie była do tej pory trudna dla mnie, to będzie jeszcze bardziej. Zobaczymy, jak dużo razy uda mi się wywalić podczas dzisiejszego wieczoru. Będzie co oglądać, będzie dużo potworów. No i oczywiście jeszcze Bad Times weźmiemy, będziemy mieli jakby więcej ataków ze wszystkich potworów. Mamy 80% zwiększony przychód klamek, czyli mamy 80% trudniejszą grę. Zobaczymy, jak hotel wygląda z tymi wszystkimi modifierami pod potwory. To jest hotel, ale potworów jest więcej. Będzie zabawnie, to na pewno. Create lobby, idziemy do hotelu, zobaczcie na ten moment, jak to wygląda. Bad ventilation, bad time i tak dalej. Mamy pełno modifierów od potwory. Zobaczymy, jak ta gra będzie wyglądała w ten sposób. To będzie niezapomniana wizyta w hotelu, to na pewno. O, już się dobrze zaczyna, jak widzę. Już się dobrze zaczyna, mamy totalnie sfogowany cały hotel. Zobaczcie, jak to wygląda mrocznie. Zaczynam chyba żałować, że wpadłem na ten genialny pomysł, żeby sobie modifiery odpalić, bo to wygląda naprawdę... To jest takie relaksujące, ja zawsze muszę to zrobić. To wygląda gigamrocznie, wszystko jest zaociemniałe. Dosłownie jest fog. Bierzemy pierwszy klucz dzisiejszego wieczoru. Zgaduję, że jeszcze nie raz ten klucz tutaj będziemy brać z numerem 1, bo ten run będzie pewnością bardzo nieprzyjemny. Pierwszy pokój w naszej dzisiejszej zabawie z zwiększoną ilością potworów. I pierwszy room. Oho, już się zaczyna, czyli Screecha będą atakować cały czas dosłownie. Zobaczymy, ale będą jajca, coś mi się wydaje, że to będzie naprawdę... Coś, czego się nie będzie dało przejść. Aha, już. Drugi raz, bardzo szybko się zaczyna. Mamy z tego, co widzę, 10 chyba modifierów włączonych. Tam po prawej stronie, u góry. Więc jak widzicie, nic nie jest oszukane. O, tabletki się znalazły, super, to jest dobry początek na pewno. Czyżby to był ten run? Ej, ja takiego pokoju jeszcze nie widziałem z takimi filarami. Naprawdę ciekawe. Dzisiaj się nie będziemy zajmować Dreadem, ale jest też pomysł, żeby złapać Dreada w Pokeball, czyli... Okej, to był fake rush, czyli po prostu skrucyfiksować go, ale jeszcze zobaczymy. Też mamy modifiery, które jakby mi utrudniają grę w taki sposób, że mamy gorsze przedmioty, albo w ogóle nie mogę przedmiotów podnosić. Dobra, oczy też się powinny spawnować dużo częściej, dużo szybciej, dużo więcej. Generalnie, o właśnie, kolejne oczy, kolejny screech. Oj, kolejny. Oj! Dobra, to będzie dobry odcinek, nie? To będzie dobry odcinek, nie? Oczy, wszędzie są oczy. Kolejne oczy. Zaraz rush wyskoczy. O nie, patrz na mnie. O nie, kurwa, skąd ta pułapka tu? No tak, pułapki też się będą spawnować. O shit, to ja sobie fajne... Bo content wymyśliłem, teraz będę cierpiał. Odejdź. Czyli zgaduję, że teraz oczy będą się dosłownie pakować w każdym room, jak tylko jest możliwe. Jest 10. pomieszczenie, kolejny screech, dobra. Póki co jest nawet nieźle. Teraz ciekawe pytanie, jakby jak to wszystko będzie oddziaływać w piwnicach, nie? Jakby czy potwory się będą tutaj też częściej spawnować? Mam nadzieję, że nie, że piwnice chociaż mnie oszczędzą, ale to wątpię. Otwórz, dobra. Mamy póki co tapsy. Jest nie najgorsza sytuacja na ten moment. Mamy trochę baterii jeszcze w naszej latarce, więc coś tam będziemy widzieć. Obecnie bardzo mi się podoba jakby ten fog, który jest w grze. Go chyba normalnie nie ma, nigdy. Nigdy jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Okej, mamy tutaj bajchę. Więc ten fog fajnie jakby mogli... O! Jakby ten fog jakby użyli po prostu, że można go trafić w grze, czasem też byłoby fajną opcją. A, zobaczmy jeszcze ten room. Okej. Może jakaś bateria, please? Nie ma. Dobra, niestety. Idziemy dalej. Przydałoby się naszą baterię. Oho, bardzo szybko zniknął numer pokoju, więc będzie ciekawie. Okej, też nie pamiętam, jaki był numer pokoju. Ty, no nie strasznie mnie tak. Chwila. Ja pierdolę, jak się zesrałem. Nie, no to chyba jest dobry room. Ale on miał... Tam nie było nic napisane, że nie będą mi mówili, że on nie mówi nic. Ojoj, dobra, teraz będzie... Ała! Będzie trzeba skupić się bardzo mocno i zapamiętać pokój. Każdy, dosłownie, tu się trzeba skupić na wszystkim. O nie, jak ja mam niby to przetrwać? Przestań, oczy patrzą, tutaj skryciec, kucaj. Dobra. O! Nie! Kurwa, ała! Nie wiem, jaki jest numer.
Jeszcze raz leci. Dobra, to bardzo szybko się skończy. Jeszcze tam oczy są, nie? To się bardzo źle skończy, nie? Ja nie pamiętam dosłownie, jaki jest numer tego pokoju i też się boję otwierać szafy. Czekaj, screech. Nie? Nie ma screecha? No, to moja ręka była dobra. Ty, ała! Nie, jeszcze chwilę zostanę do oczu i tyle będzie zabawy. To będzie naprawdę ciężkie wyzwanie. Ale przejście czegoś takiego byłoby naprawdę niemałym wyzwaniem. Mógłbym nawet się tutaj pokusić o to, że mógłbym się czuć dumnym. Dawaj ten klucz numer jeden ponownie, bo będziemy się bardzo często widywać z tam panem kluczy numer jeden. Tak mi się wydaje. Okej, względnie bezpieczny pokój numer jeden. Niestety nie taki bezpieczny, bo pieprzony Screech, jak zwykle, przyszedł nas odwiedzić, ale spokojnie, zbieramy co możemy. Też właśnie częściej powinny się pojawiać te pająki całe, Spider-Many jebane w szafkach. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Pokój numer dwa. O, już kolejny Screech, dobra, jak widzicie, że one się pojawiają jakby bez czarnego pomieszczenia, bo normalnie Screecha się... O, ty panie pułapko, nie na ze mną takie numery! Screecha się pojawiają tylko w Dark Roomach, a ja ustawiłem tak, że się pojawiają dosłownie wszędzie i częściej, więc zajebiście, pokój numer 3. Ta gra wygląda totalnie inaczej, jeżeli właśnie mamy łączonego Foga. Wygląda turbo mrocznie i powiem wam, że nawet takie odświeżenia czuję, bo wydają się trochę te pokoje inne. O! Mamy oczy i rush. Dobra. Dobra, teraz tyłem, bo tu oczy gdzieś są, nie wiem gdzie, nie mam pojęcia, ja nic nie widzę jakby. Też był modifier na to, żeby... No oczywiście, że kurwa. Czekaj, na logikę, były trzecie drzwi, to powinny być czwarte, czyli to powinny być... Piąte? I guess? To są ósme, to nie tędy droga. To siódme? O, dobra, już nie patrzę, no uspokój się, oddaj mi to. To musi być mniejsza wartość, co nie? Oczywiście. O, nie patrzę na mnie oczy, paskudne oczy, nie patrzcie na mnie. O, jeszcze ty też na mnie patrz, nie patrz na mnie. Okej. To wygląda totalnie jak inna gra, nie? Z tym fogiem, zobaczcie. Ej, to jest ten room, gdzie ostatnio... O, spierdalaj, wzywaliśmy tego, Dreda. Dosłownie pamiętam, siedziałem tutaj i srałem w gacie, bo byłem taki przerażony, ale trochę inaczej wyglądał wystrój tego pomieszczenia, ale teraz jest dobrze. Czekaj, było 7, 8, czyli teraz 9, prawda? Okej, mamy trapa, pana trapa. Czekaj, gdzie on jest? Poszedł gadzie ty gadzino! Nie będziesz mnie gryzł po nogach, ani nigdzie indziej. Czekaj, dawaj klucz. Mamy tutaj plaster, super, to nam rekompensuje ostatnie otrzymane obrażenia od oczu. Jest dobrze, ale gdzie jest klucz? Jest klucz, mamy i klucz, tylko że klucz teraz nie ma pokazanej wartości pokoju, więc będziemy musieli zgadywać. Ja zgaduję, że to będzie chyba ósme pomieszczenie teraz, tak mi się wydaje, że to powinno być ósme. Dobra, jakie to są drzwi? Dziesiąte. To musi być mniejsza wartość niż ta, na pewno. Czekaj, gdzie on jest? Dobra, tutaj. 12? Nie, to totalnie nie, to musi być w takim razie dziewiątka. Jakie to było tutaj chyba, nie? Tak, to jest dziewiątka. Ała, to nie ten numer, to musi być 10 w takim razie, no czyli to musi być tu. Dobra, mamy to. Ała, nie zdążyłem, no nie wytrzymam, on też szybciej atakuje. Ała, nie, no jeszcze pułapka. Aha, mam piksel energii, to się tak szybko źle zaraz skończy, no. O nie. Nie. Nie no, kombo oczu i Screecha to jest najgorsze gówno. Nie no, znowu fake room jest? Czekaj. To była dziesiątka. Była dziesiątka, czyli jedenastka to musi być. Tak, to jest jedenastka na pewno. Oj, ja czuję, że to się... Oj, to będzie bardzo długa podróż. Jeżeli ja dojdę w ogóle do figury... Na tym gównie całe, który jest tutaj po prawej stronie... To będę szczęśliwym człowiekiem. Dobra, pokój numer dwa. Jest pani pułapka. Omijamy panią pułapkę. Pokój numer trzy. Dobra. Pieniążek do kieszeni. Wydupcaj, gadzino, no! Pokój numer 4, jest i rush. Dobra, pokój numer 4, pamiętajmy, teraz 5. Oj, szybko leci, rushina. Pokój numer 5. Dobra, teraz nam idzie to jak burza, idziemy jak burza, bierzemy świeczkę ze sobą, bierzemy, bo to nasze, 6. Dobra, 6, idziemy szukać 7. 7 jest gdzie? Nie mam pojęcia, bo to jest duży room. My tych roomów nie lubimy, bo to duża szansa, że Screech nas ugryzie.
Dobra, szukamy klucza. Pani pułapka na środku pokoju. To jest triki, nie? To jest gnojstwo. Nienawidzę tego, tych pieprzonych pułapek w normalnych pomieszczeniach, jeszcze jak jest ciemno, no co za gówno sobie wybrałem. Dobra, jest klucz numer 7. Wydupcaj, powiedziałem, nie patrz na mnie. Dobra, omijamy pułapkę. Jeszcze raz idziemy szukać drzwi numer 7. Gdzie są drzwi numer 7? 7 to moja ulubiona cyfra. Gdzie jest numer 7? 7, numer 7. Dobra, teraz 8, bo nie jesteśmy debilami. Pamiętamy, że było 7, to teraz jest 8, co nie? Yeah. Dobra, na spokojnie, zrobimy to. Idziemy szukać przy ósemki, czyli tutaj. Czy ja chcę olać te wszystkie pomieszczenia? W sumie to nie jest to względnie bezpiecznie. Poza tymi skryczami trzeba się cały czas tym, kurde, zajmować, nie? To jest niefajna sprawa. O, to mi się przyda bardzo. Dobra, i teraz już mogę iść. To już mi wystarczy. Nie kusimy więcej losu, idziemy dalej. Dojdziemy do ósemki. Okej. Mamy nawet otworzony kuferek, niesamowite. Dobra, trochę kasy się przyda, w sumie ja i tak zaraz się wywalę, więc to nie ma znaczenia, tam za winklem już oczy się chowają, pieprzone. Dobra, to robimy teraz moonwalka tak zwanego, idziemy tyłem. Omijamy oczy. O! Nie! Shit, by to strzelił, no, w dupę jeża. 9. Jest i rush. Okej. Nie wiem, czy to jest kwestia tego foga, tej całej tutaj mgły, ale ten rush wygląda trochę inaczej teraz. O nie, kurwa, no naprawdę, musiała tutaj być pułapka akurat. No nie wytrzymam, czekaj. A, ała. 9, dobra, idziemy szukać, 11 znaczy. No nie. Plaster miodu, dziękuję. Czekaj, gdzie ja mam iść? Tu, 11. No nie, no znowu oczy, przestańcie, no, ała. 12. No kurwa! Halo, przestańcie! To nie! No come on! No wy se jaja robicie, dlaczego ja wszystko się wpierdalam? Czemu to nie może być obok? 13. Trzynaście. 14. Kurwa, 14. A pani pułapka, wydupcaj! 14, czekaj, może plaster? O nie! Jakiś plaster? Cokolwiek? Please? No zajebiście, nie chcę lockpika. Ja chcę plaster, ja dostanę hita od czegokolwiek nie żyje, to jest one HP challenge! Dawaj szafkę. Nie! Ej, no ale to jest 16 rund, to jest jakiś progres, nie? No kurwa, drzwi za drzwiami są, oczy, odpierdolcie się ode mnie, nie da się grać w ten modifiery, to sobie wymyśliłem. Jeszcze kurwa, no tak, jeszcze ty, jeszcze Rush. Ech. I'm suffering, pomocy. Tak, kolejne oczy, 16 room, Ała, jeszcze Spider-Man, ciebie jeszcze brakowało, świetnie, ale też plaster z tego jest. 17, 18, wydupcaj. Słyszałem Rasha, halo, co jest? 18. Był fake? To jest niemożliwe. Ała, no, bez przesady, no kurde, dajcie ten klucz, no bo ja umrę tu od tych pająków za chwilę, nie? Jak ja umrę od pająków, wypierdolę się dosłownie od nich, to nie wytrzymam. Gdzie jest ten klucz niby? Nie mów mi, że on jest po drugiej stronie pokoju, nie? No kurwa, mać te pajkery, filtery, Spidermany jebany, no nie wytrzymam zaraz. No jeszcze ciebie brakowało. Dwa, trzy, cztery. Kurwa, ty pomocy, ja byłem pięć. A, oczy, pięć. Dobra, podkręciłem sobie trochę myszkę. 6, żeby szybciej omijać krycze pieprzone oczy. Dobra, jeszcze pułapka, kurwa nie! Jeszcze raz zobaczę pokój numer 0 i... Odpierdoli mi, oszaleje. Gnoje. Już taki spokój był, już tak było fajnie. Ja pierdolę. On tu wróci, ja ci nie ufam.
Ja cię zresztą słyszę. Dobra, on chyba tutaj nie może jeszcze wrócić. Jakby w Mainzach było tak, że Ambush, on ostatni raz odlatywał i wracał dopiero po bardzo długim czasie, ale to chyba w hotelu tak nie robi. Ale oczy. Oczy patrzą. Szósty pokój. Już jest kurwa impreza. Kto by się spodziewał na tym pieprzonym poziomie trudności? Nie. Jak się szybko odwróci, to oczy nie zdążą nas zaatakować, z tego co zauważyłem. Siedem. To jest ten run. 7, 8. Pułapka. 9. Kurwa, no oczy są co pokój, no jaja sobie robicie. O, lighter, o, no, pyszności. Pyszności, słodkości, kurwa, oczy kolejny raz, czwarty raz z rzędu. O kurwa, nie będzie. Zabierzcie mnie stąd, kurwa, no. Oczy w każdym pomieszczeniu, raszę, wszystko. Jesus. Włącz to. 12. Mhm. Dobra. Widzę, że w tym ranie to oczy są wszędzie dosłownie. 13. Okej. Czyli szukamy pokoju 14. I wydupcam stąd, generalnie. Nie szeptaj mi do ucha, gnoju. To nie jest to. Szukamy 14. Był pułapka, okej. To są nasze drzwi do wolności. Poszedł gadzino, ty. Nienawidzę cię. 15. Czekaj. Najpierw ciebie się pozbędziemy. Okej. O kurwa, ty gnoju, ty. Nie cierpię go, no. 16. Okej, rush. Szafa. A, drzwi, kurwa! Wszystko! No! Okej. Rush chyba zabija oczy z tego, co widzę w hotelu. No, bo nie ma tych oczy. Były tutaj. Chyba, że to spowodowało to, że otworzyły te drzwi po prostu. 17. Okej. Ała! Co, kurwa? Oczy? Gdzie? Nie widziałem przez tego foga. Ała, no dobra, już nie bij, no. 18. 18. 18. 19. 20. No, kurwa, daj se siana z tymi gałami, no. 21. No nie mogę nic patrzeć do przodu przez te oczy, no dajże spokój na chwilę. 22. No. I rush. To będzie 23. Dobra, ora, leci. Okej, 23 do 24. Kolejne oczy. Oczy w każdym pomieszczeniu. To już nie ma to tamto. No oczywiście, że tak. 24, no come on. Co się tu dzieje? Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Nie patrz na mnie. Tutaj, dobra. 25. Mhm. Rush. Albo nie? 26. Mhm. Ty, idzie nam dobrze, to jest najlepsze podejście. 27. Kurwa. Nie! O nie, bo kurwa, no nie miałem czasu na wszystko, no! 27, co nie? I kolejne oczy już na nas czekają. 27. 28, 29. W takim razie. Okej. 29. Ile oczu w tym fogu? Jesus, jak to wygląda paskudnie. 30. 31 szukamy. Będzie fejczur. 31. 31, 31, gdzie? 30. Dobra, to nie tu. 32 to też nie. Oddaj to. To tutaj. Okej, 31. Okej, mamy klucz. To było 31 z tego co pamiętam. Jeżeli nie trafię, to nie żyję, nie? Ja jestem rozproszony, tak bardzo zapomniałem. 31 to musi być, to musi być 31. To musi być 31, to musi być 31. To 33, to nie to. Okej, jeżeli tu nie ma 31, to musi być 32, czyli tutaj. Okej, 32, jest plaster. Świetnie. Dobra, będziemy się zaraz ganiać z Sikiem. Sik nie został zmieniony przez mnie w żaden sposób, jakby mogłem go zmodyfikować w taki sposób, że byłby, jakby to było tam, jak to było napisane? Że byłby nie fair, szybszy od nas. Znaczy byłby tak bardzo, bardzo szybki, ale...
Czy szybszy od nas, to nie wiem w sumie, nie? Bo nigdy tego nie robiłem, ale byłby dużo szybszy, więc zgaduję, że tam byłaby mniejszy margines błędu, że jakbyśmy po prostu na chwilę chociaż się zatrzymali, to pewnie by nas dopadł. Dlatego to też jest ciekawa opcja, żeby to sprawdzić, ale na ten moment się bawimy w większą ilość potworów ogólnie w hotelu. I jest dobrze, póki co. 34. Myślę, że Rush, ale chyba nie może go w takim roomie być, ale nie wiem, nie jestem pewny, nie? Tu już są takie dzikie akcje się dzieją. Dobra, jest Sick. Okej, zobaczymy. Sick powinien być taki sam. Ale co będzie dalej, nie? Dobra, jesteśmy przy Sicku, jestem w szoku. O nie! Mamy Foga, nie będę wiedział, gdzie mam biec. Świetnie. To się źle skończy, nie? Jaja się robisz? Skilcza mi jeszcze dajesz? Oho, zajebiście. O, to będzie naprawdę ciężki film. Powiem wam tak, chyba przegiąłem pałę, tak ludzko mówiąc, chyba przegiąłem pałę. Musimy tutaj trochę pozmieniać, w tych wszystkich ulepszeniach, wszystkich modifierach, bo jest ciężko ze względu na to, że Screechy atakują dosłownie w każdym pokoju, a tak nie może być. No i to jest trochę zbyt duże utrudnienie, musimy to pogrzebać, musimy to na nowo wszystko ustawić. I w taki sposób będziemy sobie to przechodzić, jakby mam wszystko tu zrobione tak jak wcześniej, mamy 50% tym razem modifierów. Różnica jest tylko taka, że po prostu Screechy nie będą mnie atakować w każdym możliwym pomieszczeniu, będą atakować tylko w ciemnych pomieszczeniach i to będzie dobre, bo to było troszeczkę za dużo się działo na ekranie, to w połączeniu z oczami dosłownie niszczyło mnie za każdym razem, nie dało się tego przejść, naprawdę, doszedłem tylko do Sicka, a i tak było ciężko. Takie mamy modifier, jest 7 modifierów, było chyba 9, ale za dużo i tak nie odjąłem, jakby odjąłem tylko takie naprawdę deadly kombosy, przez które dosłownie ginąłem cały czas, a to chyba nie o to tu chodzi, jakby było fajnie, no widzieliśmy to, ja nie mogłem wyjść dosłownie czasami z 10 pomieszczenia. Teraz będzie trochę lepiej, mam nadzieję. Idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praniu. Jak widać, mam tutaj trochę wyfarmionych klamek. 7 modifierów, jak widzicie, 50% wywaliłem niektóre niepotrzebne, które były zbyt potężne, jak Screechy, które spawnowały się dosłownie w każdym pomieszczeniu, ale teraz zrobimy to w ten sposób. To kombo było zbyt potężne. Dawaj pieniądze, idziemy testować hotel, w którym jest masa potworów. Ponownie, pierwszy room, zaczynamy. Co to za pomieszczenie w pierwszym roomie? Ej, zobacz to. Ja się czuję, jakbym grał w Spooky Jumpscare Mansion, albo Spooky Jumpscare, to się nazywa Spooky Jumpscare Mansion po przemianie, a to było Spooky House of Jumpscare, albo Of the Jumpscare, coś takiego. W każdym razie drugie pomieszczenie i też takie jakieś podłużne. Jakieś inne. Ja nie wiem, trochę tutaj pozmieniałem tych modifierach i już zaczynają się zmiany dziwne dziać tutaj. Trochę mi się to nie podoba, jest zbyt cicho. Totalnie ta gra jest teraz podejrzana. Jest 7 modifierów. A tu się dalej nic nie dzieje. Halo? Ktoś mnie tu chce wrobić. Ktoś chce mnie wrobić, ale spokojnie. Ja się nie dam. Ja już jestem zahartowany w boju. W ogóle nagrywam to kilka dni po tych moich próbach, kiedy nagrywałem przy 10 modifierach, czy tam 10, czy tam 9. Już nie pamiętam, ile ich miałem wcześniej, ale dosłownie musiałem sobie zrobić przerwę, bo no było ciężko, zresztą widzieliście, jak to wyglądało wszystko. Próbowaliśmy, no prawie się udało. I powiem tak, szczerze, kiedyś zrobię na pewno challenge, w którym przejdę wszystko na każdym modifierze możliwym, bo to jest wykonalne, ale to są naprawdę już ciężkie zabawy, to są ciężkie rzeczy. 8 pomieszczenie. To będzie 8 pomieszczenie, bo było 7 przed chwilą, ale eksplorujmy sobie tu jeszcze, co możemy. A, czyli jednak ten modifier też powoduje, że on nie jest słyszalny. Okej, to myślałem, że ten drugi trudniejszy jakby powoduje to, że go nie słychać, ale no dobra. Okej, mamy Rusha. I oczy! Czy Rush powoduje zniszczenie oczu? Tak, bo on otwiera drzwi, więc to jest fajne. O kurwa, ale tego się nie spodziewałem, że tam będą oczy od razu. Ej, czy ta paprotka zawsze była w tej grze? Pierwszy raz ją widzę. Znaczy, to nie jest paprotka, ale wiecie, o co chodzi? Dobra, spokojnie, teraz trzeba się skupić. Tu jest pułapka, pieprzona pułapka. Nie wciśniesz mi kurwa kolca w dupę. 10. Trzeba uważać, bo są ciemne pomieszczenia. To się wiąże z tym, że Screechy będą atakować w częstotliwości pojebanej właśnie, jak widać na ekranie. Spokojnie, tu gdzieś są oczy, bo słyszę.
Słyszę oczy, to kurwa nawet nie ma sensu w zdaniu, ale wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Czekaj, bo tu się otworzyły drzwi, ja otwieram. Bierę co moje, moje złoto, dawaj to dla mnie wszystko i spokojnie, bo oczy... O, dobra, oczy patrzą, ja wiem. Nie bijcie, o nie! Niech się skończą te dark roomy, no! Bo skrycie mnie zeżrą! Boże pomocy, za dużo tych potworów jest mimo wszystko. Dlatego właśnie postanowiłem 12 wyłączyć te skiricze w normalnych pomieszczeniach, bo musiałbym kurwa kręcić głową za każdym razem, dosłownie w każdym pomieszczeniu. A to nie o to chodzi. Otwieramy drzwi numer 13, idziemy dalej. Jakby dołpa i tak dalej nie słychać fake roomów tak zwanych, więc będzie ciężko, jak nie zapomnę sobie numer 14. What was that? Halo? Kto rozjebał żarówkę? Albo nawet dwie? Adono, ale chodźmy dalej, tu się nic nie powinno wydarzyć, chyba że jakiś pojebany update wszedł. 15, numer drzwi 15, widzicie, to jest to. Mamy utrudnienie, jeżeli chodzi o screecha, tylko w dark roomach myślę, że to jest w zupełności wystarczające, bo dosłownie kiedy one były dosłownie co room i co room były oczy, pierdolone oczy, to combo było dosłownie deadly i nie dało się nic z tym zrobić. A dorzucić do tego rusha czy innego ambusha, to można dosłownie srać na miejscu. Dlaczego nie ma tutaj nigdzie wajchy? Przepraszam bardzo, proszę dać wajchę. O, jest tutaj wajcha, świetnie, idziemy dalej. O. Mamy problem. Czekaj, to były 17 drzwi czy 18 drzwi? Oczywiście, że już nie zobaczę, no zajebiście. Wydaje mi się, że to będą 18 drzwi. O god, nienawidzę się, no i właśnie to jest to, że jak się nagrywa, to się zapomina tych pieprzonych drzwi. O no, no nie gryź. Nie, dam ci lockpick, nie gryź. Dobra. Kurwa, wiedziałem, no. Gadzino. No, nie wytrzymam, no. O, oczy, raz. Chwila. Nie gryź tymi oczami, no. Zniknij te oczy raz, dziękuję, chociaż ty jesteś przydatny. Dobra, chwila, moment, ja się boję, że w następnym pokoju są oczy. Są oczywiście, bo widzę. Widzę po świate. Czekaj, bo Rush też współpracuje z screechami właśnie! Pierdolone screecha się pojawiają, bo Rush... A! Gasi światło! I robi darkroom! Nie może tak być, musimy przejść dalej, szybciutko. O nie, kolejne oczy, kolejny darkroom. Robi się niebezpiecznie, nie! No, nie psyd we mnie tutaj, nie ma takiej szansy. Ej, fajna pułapka pod szafką. Hej, co tak cicho? Ktoś na mnie czeka? I don't like it. Czekaj, 21. Teraz duży room. It's a big room. Dobra, z 20, bo 21 to mamy teraz, szukamy 22. To jest na szczęście pokój oświetlony. To nie jest nasz room. Szukamy 22. Trzeba się na tym skupić totalnie, ja się muszę skupić na zapamiętowaniu cyfer. Ja byłem chujowy z matmy zawsze. Halo, pomocy. Ale to nie jest o liczeniu, Żochu, to jest o zapamiętaniu cyfry, debilu. Ja wiem, ale... Czemu ja zrozumiałem sam ze sobą? Jestem jebnięty. Biorę sobie trochę stafu, bo no wiecie, jakoś tak pójść do Jeffa bez pieniędzy to jest normalnie jak napluć mu w twarz, a Jeffa trzeba szanować, wiecie o co chodzi. Co tu mamy? 22. To są moje drzwi. Jesteśmy. Kolejny duży pokój. Czekaj. 23. Nie, 23. Dobra, czekaj, bo będzie rush. Czy jest tu jakieś... Czy są tu jakieś oczy? Czy są pułapki? Nie ma nic. Czy będzie rush? Hello, przyjacielu. To było 23. My szukamy 24. Czyli to są te drzwi. Chyba, że mnie dołp wpierdoli. Nie, oczy! O, nie, patrzcie! 25 szukamy. Widziałem, że się zamazało już chyba. Albo nie zamazało. 25! Oczy i raz! 25! Pamiętaj, 25! O, czyli 26, kurwa! O, Jezu, ojciec biegnie! Dobra. Spokojnie, to jest złodna pomoc. Oczy się pojawiły w kolejnym roomie. O, no kurwa, te oczy mnie zaraz zabiją, nie? Skrycie, wiedziałem, one teraz będą atakować. Gdzieś będzie pułapka, która mnie wykończy. Jestem pewny tego. 27. O, gdzie ja jestem? 27. Oczy i skrycie, wydupcaj. Oczy, 27. Nie ma sensu mój komentarz. Nie wiem, 28. O kurwa, oczy znowu i rush. 29 teraz. Będzie rushidło? Leci! Damn, co za gadzina, będzie teraz w każdym pomieszczeniu. Dosłownie co każde pomieszczenie są oczy i rush. Czekaj, skricze, trzeba o tym pamiętać. No jak tu pamiętać o wszystkim, jak
kurwa, trzeba jeszcze pamiętać numer ok. No nie, 29, prawda? Jeżeli nie pamiętam, to... Mamy przesrane. 29 chyba. Czekaj, bo oczy tu się patrzą. My nie możemy patrzeć na oczy. Patrz, gdzie są pułapki, patrz, gdzie są pułapki. 29, 30, to musi być 29. To musi być 29, to musi być 29! Przecież to nawet sensu nie ma. Na pewno tam było 28, no. Cierpienie, cierpienie, a nie hotel. To nie rozrywka, to nie rozrywka. Wypuśćcie mnie stąd, wypuśćcie mnie stąd. Pierdolca dostanę za chwilę, jak jeszcze raz wyląduję w tej windzie. Ale muzyczka fajna, chociaż klikaj ten pieprzony guzik. Bateryjka na początek. Jak miło. Szkoda, że zaraz mnie coś wpierdoli. Numer jeden. Nie wiem, niech ktoś w komentarzach napisze, ile razy zobaczyliśmy ten pieprzony numer jeden przez całą długość tego odcinka. Dawaj, złoto. Dobra, idziemy. Idziemy, dotrzemy do figury. Choćbym miał się tu zesrać, dotrzę do figury i ty mnie nie powstrzymasz, pułapko. Napieprzone kolce. Nic tu nie ma. Zajebisty pokój. Nie, nie zapomniałem o tobie. Dwa. Jo! Jesteśmy w drugim pomieszczeniu. Again! Pękają żarówki. Nie obchodzi mnie to. Mam pigułki. Jo! Ej, dobra, z tym pigułkami i tą darmową baterią chyba jesteśmy bezpieczni. Czekaj, to było 3, prawda? To było 3, prawda? To idziemy do czwórki. Jo! Pamiętam! Niesamowite! Zapamiętałem numer tych drzwi! Z czym mam problem? Ja w ogóle mam problemy z drzwiami! Z wszelkimi rodzajami drzwi! Dobrze, że nie mam problemu z wchodzeniem do szafek! A, wydupcaj! Wiem, że się oczy palą, wszyscy się na mnie patrzą! Nie patrzcie się na mnie, nienawidzę, jak się na mnie ludzie patrzą! Ja jestem wstydliwy! Nie, co to jest? Roboxian jakiś? Van Blanc! Blach! Van Blach! Fajna nazwa, podoba mi się. Nazwę tak córkę. Szóste pomieszczenie, idziemy dalej. Nie wiem, co ja pieprzę nawet. Siedem. Oj, kolejne oczy, pierdol się, skryczu. Idziemy dalej. Numer 8. Ja powiem tak, ja już mam... Ja to straciłem! Ja już mam dość. To były 9 te drzwi teraz. To nie 8. A, dobra, nie patrz na mnie. To są 9 drzwi, prawda? Tak jest. Ja już straciłem. Psycha i sitting. So bad, 10 pomieszczenie, 11 teraz, dobra, czekajmy na Rasha. I'm rushing you. Dobra, 11 pomieszczenie, czeka otworem już na nas z pewnością tutaj, on nieopodal. Więc skoro to są 11, to następne są 12, bo teraz będzie rozjebane tutaj, prawda? Nie, niesamowite, ała, nie gryź, no. 12 szukamy, szukamy 12. Tylko czekaj, wózek mnie zatrzymał. Nie, 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 nie! Zauważyłem, że jak właśnie są skricze i oczy w tym samym pomieszczeniu, to mamy taką sekundę, że oczy są zamazane i możemy tego skricza wypędzić, bo jeżeli by takiej możliwości nie było, to... No ta gra by była naprawdę nie fair, ale na szczęście daje nam sekundę, chociaż 12, szukamy 13. Idziemy pod ścianą, bo ja nie chcę w nic wdepnąć, nie, nie! Widzieliście? Było zamazane oko. O, ale to już nie jest zamazane, ja pierdzielę, tu się cały czas coś dzieje, pomocy! Nie pamiętam numeru drzwi, powinno być 13. Ale not sure, not sure about that. Zaraz zobaczymy, jak mnie dołb wpierdoli. Tyle będzie z tej całej zabawy, bo pewnie będą tutaj 13 drzwi. Czy to są fejczury? I don't know. Czekaj, daj mi zobaczyć, co tu jest. O, no, 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 dark room, zapomniałem. Czekaj, no tak, oczywiście. To będą 13 drzwi, to nie mogą być 14, to jest 13. 13 jest pechowa, ale ja mam w to wyjebane, wchodzę. Aaaa! Dlaczego to są 14 drzwi? Czemu ja byłem przekonany, że to są 13 drzwi? Ja nie rozumiem. 16. Dobra, 17. Czyli tu. Okej, okay, 17, czyli 18. Chwila, moment. Do szafki najpierw. Czekaj, 19. Ała, ała! Dark room, 19, szukamy 20. Może jak... A, kurwa, Spider-Manie, jebany Peterze Parkerze! A, jeszcze ty, gadzino, pierdolcie się! Ja muszę... Ała, do drzwi jeszcze oczy mnie gryzą, no! Pomocy! Czemu ja się zgodziłem na to gówno? 20! Kurwa mać! Nie dajcie plaster! Nie! Nie psyt, kurwa! A gdzie jesteś? Tu jesteś, czekaj! 21 na ładzie! Ta gra jest... Play again! Play again! Ja to zrobię, ja to zrobię. Po nagraniu tego odcinka kończę z dorsami, ja nie otwieram drzwi więcej. Pieprzyć to, po co to komu? To jest bez sensu. Po co to robić? To wpada ten pomysł. A, no tak, to ja. Ja wpadłem na pomysł otwierania drzwi na pierdolonych modifierach, więc teraz będę cierpiał. Wypuść mnie! Wypuść mnie, no! Klikaj to gówno, puść mnie!
Moneta na szczęście! 5 monet, 5 zł! Za 5 zł to teraz nic nie kupisz, kumplu, złoty. Quietness, może cisza mnie uratuje. Dobra, zamykam mordę. To jest podejście z zamkniętą gębą i nie gadam nic. Idziemy. Skupienie. Nic się nie odzywa, może to jest klucz do sukcesu. Może muszę zamknąć mordę. I będzie dobrze. Gdzie jesteś, kluczyku? Zawsze tu byłeś. Dlaczego cię nie ma? A, tu jesteś, dobra. Dobra, kontynuujemy zamykanie gęby. Numer 7. 8. Pierdol się, gro, naprawdę. Pierdol się, o. Ty też możesz się pierdolić. Jezu, jak dobrze, jak dużo szczęścia. Oddaj wszystko. A ciebie też zużyję, żeby tak nie było, że cię zostawię tutaj samą bateryjką, kochana. 10. 11. 12. 13, ała, nie gryź. 14. 15. 16. O! Dobra, to będzie 17. A czym ja otworzę drzwi? Dobra, nie rozumiem. 18. 18. No! 19. I mamy puzzle moment. Puzzle moment. W porządku. To przestawiamy rzeczy. Czy ja mam tylko takie wrażenie, czy w tym puzzle momencie, kiedy właśnie mamy te obrazy zmieniać, to ten ogień jest taki czerwony bardziej? Ogólnie jak mamy foga włączonego, to ten ogień jest taki bardziej piekielny. Ja nie wiem, o co chodzi, ale tak to wygląda przynajmniej dla mnie. Dobra, bierzemy obraz ze sobą i idziemy dalej. 20. No. Nie mogę wyciągnąć tego. Czemu nie działa? Ej, czemu moja... LOL, zobaczcie, mój obraz zasłania mi... moje źródło światła. To będzie 21, co nie? Tak. Okej. Okay. 22. To będzie 23, a potem 24. Pamiętaj, debilu. 23. Piwnica moment. Basement. Basement is coming. Wiem, że miałem zamknąć gębę i to by miał być run bez gadania, ale w tym momencie się nic nie dzieje, więc możemy sobie na spokojnie iść dalej, a liczyć i tak będziemy za moment dosłownie. Challenge, kurwa, hotel wypełniony pełnym smakołykami, potworami. Na każdym pierdolonym kroku, to sobie wymyśliłem. Zabawę. 25. 26. 27. O kurwa macie, jak się wyzesrałem! Pierdolony kurwa gryźli! Gadzino leżąca ani... Na szczęście to nie gryzie dwa razy. O kurwa, co?! Przecież miało nie gryźć dwa razy! Dlaczego gryziesz? Puszczaj! 28. 29. Czy to jest sick? Na to by wychodziło, że to jest sick. Tu się nie możemy pomylić ani razu, tylko problem polega na tym, że ja mam tego pieprzonego foga i ja nie widzę drzwi, więc idealnie, żeby mi się trafiły te tapsy na tego gnoja. Dobra. Ale źle ich użyłem! God damn it! Ole lecimy! 31! Nie widzę drzwi! Źle pobiegłem! O! 33! Znowu źle. Ale na szczęście jest na środku. Okej, mamy to! Jezu, jak dobrze, na szczęście mamy pierwszą fazę zrobioną. Dawaj to złoto! Złoto dla mnie! Nie oddam Sikowi! Pieprz się, rozumiesz? Dobra, pierwszy sik pokonany. A tutaj jest dope, no nie! Ja nie wiem, jaki room! Czekaj, on się nie powinien skończyć na 35, żeby tak równo było? To powinno być 36 teraz, co nie? Co nie? Tak! Jestem genialny! Ja jestem genialny! Raz mi wyszło. 37. O! Kurwa, macie, jak się... Myślałem, że zginę, już myślałem, że zginę, nie? 39. 39. 39. 39. 39. 39. Mamy to. 40. Szukamy 40. Okej. Czyli 41 teraz. Gorąca 40 przed nami otworem. 41. 42. No. 42. Pepe, cześć, czekaj, na pewno? 42, tak jest. Pepe, obserwuję uważnie. 42, big room, daca, big room, 42. Nawet mamy napisane na kluczu, zajebiście, 42. To jest ten pokój. Gorąca 42, cześć, popeczko, a ty co? O, znowu chcą mnie zabić, 43. Wszyscy chcą mnie zabić, 43. 43, ale się wystraszyłem, ale spokojnie.
Spokojnie, spokojnie, ja to mam pod kontrolą, everything under control! O, 44, ała! 44, ała, 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 no nie patrzę, no, 45. Dobra, 46. No! 46, a jak nie, to 47. Dobra, 40... O kurwa, no wiedziałem, że wejdę w końcu w to gówno, no wiedziałem, no! Pamiętaj, 46... Co? Nie patrz, nie patrz! Popatrzał! Tak blisko byłem figury! Ja... mam... dość. Na ten moment mam... dość. Ja idę to zmontować, policzyć ile razy się wyjebałem. Widzimy się w następnym podejściu do modifierów, do pojebanego hotelu z modifierami. Ja to przejdę, ja to zrobię, ale następnym razem. See ya.